Witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do obiecanego drugiego odcinka w tym samym dniu z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. I zmierzamy właśnie do pałacu, wykonując jedną z misji. Tu jest jakiś skarb, możemy zacząć od tej strony, a później powoli skradać się do nich do środka, żeby ich jeden po drugim, delikatnie rzecz mówiąc, wykończyć. I need to stay hidden. Dokładnie, tak jak Alexios powiedział, dobrze by było, żeby nas nikt nie znalazł. Z tym, że Ikaros nie wskazał żadnego przeciwnika z tej strony, więc nie sądzę, żeby ktoś się tu w ogóle poruszał. Tak myślę, w każdym razie. Więc ten pierwszy skarb spokojnie powinniśmy... Tak? Dobrze mówię? Czy jednak się trochę mylę? Mój drogi. Pierwszy jest tu. To spokojnie. A potem będziemy lecieć w tą stronę. Trzeba ich będzie pojedynczo, jeden po drugim wykończyć. Przynajmniej taką mam nadzieję. I never realized the mighty Odysseus's palace was here. Ha! No cóż, bywa. Co nam tu wpadło? Buty łowcy. Tak? A czy one są dużo lepsze od tych, które mamy? Zobaczmy sobie. Najwyżej je wtedy zamienimy. No pewnie nie. Trochę więcej dodają do pancerza, ale niech zostanie to, co jest. Byłoby chyba na tyle w tym miejscu. I myślę, tamto mogę wejść chyba bez żadnych problemów. Tam jest pies. Jak pies mnie znajdzie, to martwię się, że będę w niezłych tarapatach. Więc wydaje mi się, że trzeba się go będzie niestety pozbyć pierwszego. Źle się czuję z zabijaniem psów, ale wydaje mi się, że ta gra nie daje za bardzo wyboru tak po prawdzie. No. Tu się nic nie pokazało. Pokazało się. Ale nie potrzebuję tego. O, mi chodziło o to, właśnie. Tu jeszcze coś leży, trochę więcej pieniędzy. Co oni są wszyscy w takim jakimś trybie bojowym, jakby już kogoś zobaczyli? Ciężkie życie muszą mieć. Tu by było fajnie kogoś ściągnąć. Fajnie by było się pozbyć tego psa. Niestety. Ojdź. Ojdź. Gdzie on znowu poszedł? Chyba go nie trafię. Schował się. Co się dzieje? Czemu oni tak biegają? Kto ich zaatakował? Teraz jak go wykończę, to mnie zauważy. Dobrze, może ich wilki zaatakowały, bo wołają o pomoc. Sorry, pies. Oj, no! Co ty sobie robisz? Na razie się stąd nie ruszam. Chcę... Aha. Muszę spać. A jakby go tak... O. Ale pies nie zwraca na to uwagi, tak? Za specjalnie. Wyszedł się tylko dalej położyć. No dobrze, a jak przejdę z drugiej strony... Wciąż niby jestem ukryta. Tu jest jakiś przeciwnik blisko chodzący. Tam jest jakiś patrzący się w różne strony. Pies jest tylko jeden, tak? Tak po prawdzie. Tylko przydałoby się, żeby sobie ten poszedł. Bo jego za jednym zamachem nie zabiję. Mam za słabe strzały. No dobrze. Jakiś plan trzeba podjąć. No tego psa by się przydało pozbyć. Jakby wyjść do góry i stamtąd ich jeszcze podejść? Może by to było jakieś rozwiązanie?
Czy mnie stamtąd zauważą, jak się zacznę tu wspinać? Może niekoniecznie. Oj, co się stało? No, do góry. Wiem, że możesz. Tylko martwię się, z którego momentu mnie może już zacząć węchać psiaczek. Fatalne zauroczenie. Jeśli ruszysz śladami Odyseusza i wybierzesz ścieżkę na północ, trafisz do niewielkiej hodowli kusw i tace. Tam, gdzie król spotkał kiedyś Atenę, pomogła mu ukryć prawdziwe oblicze, odzyskać żonę i zabić zalotników. Swój łup znajdziesz przy zadrzniętym koźle. Rozumiem. Pobocznie. Czyli te teksty, które znajdujemy, przydają się do dodatkowych interakcji. W porządku. Czyli co? Spróbuję dostać się tutaj dalej. I gdzie jest ten pies, który mi przeszkadza? Tam biedny śpi. No cóż, no. A tamten po co? Aha, bo to jest wykrzyknik do mapy, dobra. Kurczę, oni są blisko. Pies znowu przeszedł w inne miejsce. Co oni są tacy wszyscy w takim trybie mocno bojowym? Tak jakby coś ukrywali wszyscy, jeden po drugim. No dobrze, potrzebuję, może tu wyjdę na zewnątrz. Może mnie stąd nie... Sorry. Potrzebuję podejść tak, żeby zdjąć psa. Ale żeby mnie nikt nie zdążył jeszcze zauważyć. Co w niego celuje, to ucieka. Co, on ma jakieś zmysły włączone dodatkowe? Tak, idź się tam jeszcze połóż, masz rację. Jak się ma życie tamtego? Słabo. No i co? Chciałabym, zanim ich zacznę ściągać, chciałabym, żeby ten pies jednak wyszedł. Chyba mam lokację na mapie zaznaczoną. Nie, to jest jednak po prostu coś w ekwipunku, tak? Rozumiem, że ten tekst, który czytaliśmy. Dokładnie. A teraz, mój drogi piesku. Niestety... Kurczę, naprawdę, co im się dzieje? Czy on się zamierza stamtąd ruszyć? Czy raczej niekoniecznie? Mam go. Ale ruszyło to parę osób również. Nie wiem, czy aż tak blisko podejdą, czy tam tylko do tego psiaka. Może zacznijmy od ludzi, których jest mniej naraz. Świetnie. Po co te wilki? Jeszcze jakiś? Czy tylko ten jeden? Chciałabym naprawdę przejść to bez bycia wykrytym tym razem. Może tamtych na zewnątrz. O, tu jest jakiś jeszcze, tu jest jakiś człowiek, tak? No dobrze. Ile was tu jest? No trochę was tu jest. Hmm.
Jak będzie tu jeszcze jakiś wilk, to się zdenerwuje. A to co? Co tam mamy? Słabmy sobie tego, wytwórz strzały. Aha, dobrze. A to muszę tu wchodzić, żeby je wytwarzać? Nie ma jakiegoś skrótu? Oj, nic z niego nie zbiorę? Kurczę, kolejny wilk. Ja nie wierzę, co te wilki mają w ogóle w sobie, że... Skórę, rozumiem, można sprzedać ewentualnie na coś. Gin, dziadu. Kurczę, no. Sporo ich tu jest. Chociaż ten wydaje się bardziej samotny tutaj. Wiem, za chwilę, poczekaj. Czy ktoś tu ma w ogóle zamiar podejść do mnie? Nikt. Wszyscy udają, że nie słyszą. No dobrze, myślałam o tym samotniku tutaj jako pierwszym. Tylko jeżeli jest w środku... Podejdziesz? U góry nikogo nie widać. On, rozumiem, jest wewnątrz tych murów, tak? I nie bardzo może... Nie, jednak nie. Czy oni go tam widzą? Mam go. Podnosić go nie będę. Tutaj też nie bardzo mam ochotę wejść. Kurczę, jakaś bomba by się przydała, żeby na nich wrzucić na środku czy coś. Okej, jak to się ma znowu ten tutaj, co idzie? No chyba się zestresowała kobieta. Wyszła na zewnątrz z tamtej strony, może podejdzie tutaj. Teoretycznie mnie nie widać. Mam ją. Uo. Nieźle ją. To drugi. To jest chyba też kobieta. Tak w ogóle. A nie. Nie wiadomo. Nie podejdziesz poważnie? Przed chwilą mówiła, żeby ktoś uciszył tego ptaszka, co tak gwizda. No cóż. Ło, blisko było. Kolejna ofiara. No mam twoją, tak? Mam nadzieję. Mam go. Super. Coś wpadło. O, pancerne nagolenniki nam wpadły. Tak? Ech. Obrażeń wojownika. A co tu nam wpadło? Też jakiś łuk? Mhm.
tylko jeszcze nie ten poziom, ale to już niedługo. Dobrze, to tu mamy kolejnego. Ten gość mnie interesuje, tylko on nie chce słuchać moich gwizdów. Wszedłby bliżej, to by było fajniej. Chyba jest na swój sposób ukryty? Niekoniecznie, tak mi się wydaje. Okej, teraz chyba nie jest tak źle nawet. I nagle zrobiło się z tej strony mocno pusto. Prawda? Mogę cię uwolnić? Uciekaj. No dobrze, czyli nie muszę ich zabijać, ale chciałam skarby podnieść. Poczekaj. Chociaż to co tu jest podniosę, co? Starożytną tabliczkę, a nie podniosłam już takiej? Tylko to oznacza, że pewnie musiałabym przeszukać całe miejsce, a nie tylko tu, gdzie jestem. Jestem wilk, którego zastrzeliłam. W sumie nie idzie nam to zabijanie pojedynczych ludzi tak źle, tylko tak, tamten mnie. Dobrze, już tam idę, już, za chwilę. Więcej łuków. Drachmy. No to... Czyli jednak wierzą, że kogoś szukają. Zauważyli, że jej nie ma, tak? Słabo troszeczkę. Jakiś inny jeszcze łuk? Taki w sumie bez znaczenia. Ona jest na zewnątrz, tak? Czy mogą ją zabić? No biegnę, biegnę. Może Phobos by się przydał. Już? My thanks. I can't believe I let those malakes sneak up on me. Ithaca is a dangerous place to wander around on your own. You are wandering around on your own. You're right. I can't fight a camp of bandits by myself. Could you help me to get to Odysseus's palace? I can pay. No jasne. I'll help you get to the palace. Well, I'm in luck then. What do I call you? Alexios. I'm Odessa, named after the great Odysseus. Cóż za zbieg okoliczności. Why would you want to go up there? I am a descendant of Odysseus. I'm on a pilgrimage. You're a descendant of the former king of Ithaca. And the man who created the Trojan horse and defeated the Cyclops? The one who traveled to the land of the Lotus Eaters? The one the Odyssey is about? Yes, I am. Why? You're not the first who said that, is all. Well, I trust I don't need to prove my lineage to get up to the palace. We should head to the palace while we have the chance. Aha, czyli wypuściłam, pogadałam i wracam do walki teraz, tak? Czemu? No ale po co? I
I co, i tak bez ukrycia się wejdziesz po prostu na nich, będziesz walczyć? Pogięło cię? Co ona wyprawia? No poważnie. Mam go, okej. Mam tego. Ale są jeszcze pozostali. Gdzie oni są? Ktoś do mnie z łuku strzela, właśnie. Oj. Za to te strzały? No co tak? Mam cię. Jeszcze u góry było dwóch. Zaraz ich zaatakuję. Bo i nawet nie wiedzą, że my tu jesteśmy. Ło. Widoki. Jeden i drugi. No idę już, idę. Penelope shroud in the flesh. I mean cloth. Ktoś tu jest, tak? A ten. Dobra, pa. No idę. Spokojnie, no. This is it? It's just rubble. What were you expecting? I don't know. Something more grand. My parents named me Odessa. I'm Odysseus's namesake. I thought if I came here, I might understand him more. Well, do you? Not at all. Take me to my boat. I'll pay you there. Ach, no dobrze. Odprowadźmy ją w takim razie i będę musiała znowu popracować nad OBS-em. To jest właściwie jedna z przyczyn, dla których odcinki wpadają tylko jeden dziennie, a nie dwa. Ponieważ dużo czasu spędzam nad graniem bez w ogóle zapisywania i tylko sprawdzaniu, czy się nagrywa w dobry sposób. Well, this is for you. Such a disappointment. Why is that place so important to you? Are you joking? Odysseus lived there, ruled there. He ended the Trojan War, eluded Scylla and Charybdis. He had everything. Loyalty, love, fighting spirit. He had the attention of the gods too. That caused him a lot of trouble. And it made him a legend. Oh. Pierwsze serduszka pojawiają się w grze, czyli motyw. No cóż, no. Niech sobie żyje po grecku. Look cute right now, as if nothing can get in your way. I don't usually like being called cute. Dobra, jesteś paskudna. Przywykniesz. In time, you'll learn to love all the things I have to tell you. You seem so certain. I've had lots of success in the past. I'm sure you have. So, what do you think? I think I was in a much poorer mood before now. There's just so much I desire. To be as great as Odysseus. Where do I even begin? Nie udzielam rad. Bycie wielkim wcale nie jest łatwe. Może tutaj? Odysseus didn't want to go to war. And once it was over, it took him 10 years to get home. He wasted years of his life. Or because the gods interfered. Stay home. Spend time with your family. Live your own life. But who will remember my story then? Would you rather be remembered or happy? I'll have to give that some thought. Thank you. I co, już idziesz? I poszła sobie. A gdzie zniknęła tak w ogóle? No nieważne, więc
O, co, zamoczyły cię buty? W tym miejscu prawdopodobnie sobie w tej chwili zakończymy spotkanie, a ja popracuję znowu nad OBS-em i zobaczymy, jak wyjdzie kolejny odcinek. Jako, że wyjdzie ich pewnie z 80, jak nie setka, znając Assassinów, to myślę, że warto. Więc dziękuję za to, że graliśmy dzisiaj razem. Życzę wam stosunkowo dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!